Janusz Dudziński. Trzymało, bardzo przyjemnie. Witamy. Dzisiaj będzie taki odcinek wigilijny, świąteczny. Nasze coroczne spotkanie przed wigilijnym. My się z Januszem widujemy. My się widzimy od 40 lat. Odkąd teraz... Każde święta. Tak, się tak blisko teraz mieszkamy. Cały ten czas się widujemy. Ja chciałem przeprosić Państwa, naszych widzów, za... moje amplua dzisiejsze, ponieważ tak się złożyło, małżonka moja kochana zostawiła puszkę z farbą, jakiś kolor tam, Snow White, gdzieś w ogóle, ja to widzę, prawda, ta kreśka to jest, kurde, czarodziejka. Wchodzę, prawda, do łazienki za potrzebą, widzę, że tu leży w zlewozmywaku, tak? Biorę to do ręki, oglądam, w ogóle nie wiem, co to jest, w obcym języku wszystko napisane. Tak się zdenerwowałem, że osiwiałem. Myślałem, że wybuchło. Ale wąsy przyciąłem, żeby było, że... Żeby nie wyglądać jak kret. Bo to powiedzmy nieestetycznie to trochę wyglądało, tak? Więc oczywiście występowanie publiczne. A to obowiązuje święta przed... do pewnego szacunku wobec widzów, tak? Święta trzeba też się prezentować. Także dzisiaj chcieliśmy Państwu wigilijnie, świątecznie, ponieważ zauważyliśmy, że młodzi ludzie popularni właśnie w internecie. Oni w ogóle nie śpiewają kolęd. W ogóle nie śpiewają kolęd. Nie śpiewają kolęd, ani trochę. W tym zobaczyliśmy tam jakieś rzeczy, co są nic z kolędami, nic z tradycją. Jest śmiesznie, jest... Umówmy się, zależy, co kogo bawi. To nie jest poczucie humoru, powiedzmy, na poziomie, ale... Do kabaretu by ich nie wzięli, no powiedzmy ze szczerze. No nie jest to ten poziom, ale tak starają się być, natomiast tradycji, poszanowania dla tego, co było wśród młodych, nie ma. W zasadzie w internecie nie ma. Nie ma, bo... A to, że internet, prawda, nie znaczy, że nie ma wigilii. Jest internet, jest wigilia i są święta. Ja tutaj, Ryśku, pozwolisz. To tradycja, prawda. 40 lat nam stuknęło, to nasz taki mały jubileusz też. Bardzo dobrze. Jest. Na przykład Spielberg. Gdzieś to zrobił jak ten. Jak Wajda. Właśnie Wajda. Proszę, ja ciebie. A mnie mówili Wajda kiedyś. A to długa historia. Mamy konkretny temat. Życia świąteczne. No więc właśnie, mój kuzyn Stefan. To jest znakomita, prawda, postać i myśmy z tym w rodzinie wszyscy go poważają, bardzo lubią. I on jest taki trochę jak ja, bo on jest też taki, może jest trochę podobny, no, taki nos dziwny, ale to nie sprawa. Ale to jest, wiesz, to nie jest Dzimao, nie jest Henkel, syn cioci Basi, prawda? Ja oczywiście Janusza pamiętam, to jest... Kwiat z waszej strony rodziny, naprawdę. Dobry człowiek, naprawdę. Dobry chłop, właśnie. Przedsiębiorca, który potrafi rozumieć rynek. Naprawdę. Jak on coś robi, jak on otwiera biznes. Tak, bo to jest u nas w ogóle w rodzinie. To dobrze gra na fortepianie. Na fortepianie gra sobie pięknie, bo my jesteśmy muzykalni. Myśmy dwa, jakby są takie wątki, które się przewijają generalnie. W mojej rodzinie to jest muzyka i biznes. Że właśnie kolędy, oni zaraz nie śpiewają tych kolęd, a my ze Stefanem, no my zawsze była wigilia rodzinna, była ciocia Basia z wujkiem Kaziem i z dziećmi i Stefan właśnie do fortepianu siadał, a ja na gitarze, no i proszę ja ciebie, Jezus Malusieńki, wszystkie żeśmy wykonywali te pieśni. Ja pamiętam, że tam, myśmy tam próbowali, prawda, grać na fortepianie, grać na gitarach też żeśmy graliśmy, oczywiście wszystko było, ale jak... Jak Stefan siadał do fortepianu, to człowiek mógł po prostu oczy wypłakać. A to się zakochałeś w tym Stefanie, kurwa? Nie, bo ja nie mówię, bo to jest mój brat cioteczny. My jesteśmy z tego samego roku. Powiedzmy, że biorąc na logikę, należałoby oddać sprawiedliwość, że
To jest najjaśniejszy punkt tej twojej rodziny. Człowiek, który odniósł największe sukcesy, ponieważ on właśnie w biznesie, no w muzyce w sumie poniekąd sukcesów nie odniósł, ale powiedzmy, że na naszej takiej rodzinno-towarzyskiej płaszczyźnie jest najbardziej szanowaną osobą. Zdrowy jest facet, ale to jest właśnie to, weź, to u nas to było zawsze. Przecież ja też, wiesz, nigdy od biznesu nie stroniłem, wręcz przeciwnie, mnie ciągło zawsze i... No, co nie, to fałszywa skromność to też jest grzech, proszę ja ciebie też, powiedzmy, że swoje tam w życiu zrobiłem. No ja pamiętam te twoje próby, tam kwiaciarnie miałeś, w ogóle szewcem byłeś, wszystko byłeś, tak? Pamiętam jak żeśmy do twojej... Kuśnierzem. Pamiętam jak żeśmy do twojej kwieciarni z młodą jeszcze dziewczynką Grażyną Torbicką weszli. A coś ty z tą Grażyną robił, to jak naprawdę nie wiem. Przecież mi mama Marysia, bardzo bliska, znajoma mojej cioci Justyny, znakomite przyjaciółki i bardzo światłe kobiety. Więc weszliśmy do tej twojej, prawda, kwieciarni. Także się chce ją nazwać, w ogóle kwieciarnia po prostu, tak. Zajebista bez, była kwieciarnia, zajebista była. Bez żadnej, wiesz, bez marketingu tutaj był. Jak po prostu? Żeś sobie pierdolną, kurwa, szyld, kwieciarnia po prostu. Stefan by napisał... A co miałem, kurwa, piekarnia pisać? Stefan by napisał u Stefana. Kwieciarnia to, kurwa, była kwieciarnia, to się nazywała kwieciarnia. Małymi literami... Dziemało. Bo jestem skromny człowiek. No i żeśmy tam naprawdę wyszli z młodą dziewczynką, Grażynką Dorbicką. Wybieramy jej kwiatki, a ty jakby kompletnie nie wiesz, co się dzieje po prostu. Tutaj jakby przesypujesz tę ziemię w ogóle z jednej donicy do drugiej. Tutaj dyrygujesz jakiś tam pracownika, wiesz, taką miałeś tą. Jacek miał na imię. Proszę, ja was, bo to nie jest też tak wszystko, że to tak leci, to tak my gadamy. Tylko to jest sztuka filmowa montażu. My się wyuczyliśmy od mistrza Wajdy, od mistrza Kicielowskiego, no, oglądaliśmy się polskiego kina i my to mamy jak od podszewki. I to no, po prostu materiał, co mamy taki nagi, surowy materiał, to jest po prostu obrobiony po mistrzowsku. No. No jestem młody, nam montuję. Młody nam montuje. Młody jest łebski, no jest taki, no jest młody bardzo, no umówmy się, nie? I tam. Ale my żeśmy też kiedyś byli, kurde, jakie głupoty żeśmy robili. O, to jakie my żeśmy głupoty robili. My żeśmy takie głupoty robili. Na przykład twoja kwieciarnia była, powiedzmy, trochę głupotą, tak? Ale nic się, Ryśku, nie przejmuj, ja cię bardzo szanuję, jako właśnie takiego człowieka, który ile razy mu nie wyjdzie, to się nie poddaje. On po prostu tak drąży tę skałę. Takie kropla drąży skałę. Jest jak te zwierzęta po prostu, kurwa. Nagle zaczynasz gadać po prostu przy tej wigilii. Ale ciebie, Ryśku, tu nie ma potrzeby, żeby się nosić, tu nie ma potrzeby, żeby... A ty co, jaki żeś miał? Obrażać kogokolwiek, tu nie ma potrzeby, żeby młody tam siedzi, on jakby... Wszystko ty, sobie zapamiętam. A ten, kurwa... Największy biznes, jaki miał, obwarzanki sprzedał. Proszę ja cię, precelki. Ciebie tradycja. I to był jego interes życia, bo ja proszę ja ciebie, krakowskie obaranki, tu prawda, na rynku będę sprzedawał i co, i jak się skończyło, i jak się skończyło, sanepid nasłali, i to jest wielki kurwa przemysłowiec, biznesmen. Psia jego mać, kurwa, na święta. No także możemy się zgodzić, że prawda, często odnosisz porażki, ale jesteś naprawdę nieugięty w tych wszystkich swoich porażkach. Ja jestem nieugięty w porażkach? No tak ci gdzieś kupiłem, co żeś tym kwieciarnie miałeś 3 miesiące, czego, tak? Ja nie miałem, co miałeś? Czego, ja nie Lombard, co jeszcze miałeś? Lombard. Lombard miałeś.
No pewnie. Nie co z tym Lombardem się działo? Może opowiesz tutaj. No proszę ja ciebie, no co się działo? No prosperował. Kiedyś pamiętam, że wyjechał Zbyszek, którego żeś nie znał z twarzy nawet, byś go nigdy w życiu nie widział. No, to był twój wujek, co ja znam wszystkich swoich wujków, aż to tych wujków, kurde, jak tam twój dziadek, no to tam to sporo na płodzi. To jest byłby mój taki wujek z pierwszego stopnia, tak, czyli wypada go znać. Przyszedł do ciebie kiedyś, przyniósł, kurde, z zegarkiem, żebyś tego wycenił. Ty właśnie nawet nie wiedziałeś, kto to jest. To jest wujek Zbyszek, który przyniósł swój zegarek, który dostał w podarunku od małżonki na 20. rocznicę ślubu. I ty żeś na to, ja to znam z opowieści, bo mnie tam nie było, nie? Bo też jakbym był, to byś wiedział. Jakby od razu bym ci powiedział. To wujek Zbyszek. Ty tam patrzysz, że się nie podoba, w ogóle, że tandeta. Jak go wycenił 500 tysięcy. Tyle był wart, widać. No chyba nie. A skąd ty wiesz, jaki był kurde wujka zegarek? Ponieważ znam ciocię Mariolę, która wiem, gdzie kupowała ten zegarek przy ciebie. Ona go szukała. Sprowadzaliśmy go ze Stanów w zasadzie całą rodziną przez pół roku i to był ten zegarek dla wujka. No wujek, prawda, pobiegł w kłopoty finansowe, o których nie wypada może rozmawiać na forum. Bo na koniach grał, ja wszystko wiem. Na koniach grał i obstawiał się, hazardował. I myślisz, że ja bym wolał, żebyś i myślisz, że ja ci święta nie wypełnę, jak ty masz rodzinę, koniarze, hazardowali. Ja bym wolał, żebyś tym nie wypominał, prawda? A zegarek. Ładnych detali. A zegarek był podróbka. Zwłaszcza w ten szczególny dzień. A zegarek był podróbka. Muszę ciebie wolał. I każdy trzymał. Bardzo dobrze się na biznesie zna. I bardzo dobrze wiedziałem, ile zegarek był warty. A na twoje obarzanki przyjechała kontrola i zamknęła. I tyle tego było, tyle było Januszowego interesu, kurde. Dzisiaj w Betlejem wesoła nowina. Że Panna czysta porodziła syna.